W tym odcinku pokażę Wam szybko, jak tworzy się, jak się wyświetla dane z bazy danych przy użyciu mapowania obiektowo-relacyjnego, w tym wypadku Entity Framework 6.0. Użyjemy tutaj ASP MVC, czyli Model View Controller technologii. Piątka w tym wideo nie będę opowiadał o tym, jak to się robi, co to jest w ogóle. To jest podział po prostu widok, są strony zwykłe, prezentacja dla użytkownika. Model to jest logika biznesowa, czyli dostęp do bazy danych i tam klasy definiujące jakieś tam modele biznesowe. Natomiast kontroler nasłuchuje na żądania klienta i odpowiada. Wywołuje odpowiednie akcje, a te akcje są przypisane do widoków albo są przypisane do modelu. Dobra, tworzymy, żeby tutaj się nie zagłębiać. Stworzę szybko jakiś tam projekt. Weźmy web application, weźmy, nie wiem, ASP, MVC 1, Entity Framework to będzie, dobra, coś takiego. Tworzę tu MVC, znaczy może utworzę empty MVC, czyli pusty MVC zaznaczam. Tutaj nie hostuję na Azure, więc to nie jest mi potrzebne. Dobra, spoko. Stworzył mi się tutaj dla niewtajemniczonych model View Controller, ASP to jest piątka w tym wypadku. Mamy tutaj po prostu takie standardowe foldery Controllers, przechowują kontrolery, model, modele, view, widoki. Nic tutaj nie mam, puste. Ważny plik, ważny folder app start, to jest tak zwane rootowanie, ale zaraz Wam orientacyjnie pokażę. Więc tak, na początku muszę sobie stworzyć jakiś model danych, więc tworzę sobie add new item, addo coś takiego. Stworzę sobie jakiś tam model z istniejącej bazy danych. Nowe połączenie, change, wybieram SQL Server Microsoftu i muszę się podłączyć do swojej bazy danych. To zawsze trochę trwa na początku, jak się ustawia to połączenie, ale już potem możecie to połączenie używać w kodzie, więc nie ma jakiegoś problemu. Dobra, łączę się do swojego tam serwera. Wybierzmy sobie Adventure Works, niech będzie. Stestuję ta przykładowa baza danych. Tutaj mam Entity, dobra. 6.0 Entity Framework. Tables, weźmy sobie jakoś tam jakąś taką mniejszą, z mniejszymi rekordami, nie chcę się tego wypisywać. Nie wiem, Human Resources, Shift, Person. Production Location, o coś takiego, Production Location, dobra, niech będzie to Production. Tworzy mi się model, które oczywiście mogę uaktualniać, jak będę chciał korzystać z innych tabel, to po prostu klikam prawym klawiszem na tym modelu update i dodaję kolejną tabelę. Więc szybko mi się stworzy ten model, czyli mapowanie obiektowo-relacyjne. Dobra, mamy tutaj ten model, zrobię rebuild solution. Teraz tak, następnie tworzę sobie nowy kontroler. Add new controller. Tutaj zaznaczam MVC5 controller z widokrami używając Entity Framework. Dodaję next. Wybieram sobie lokalizację, czyli ta tabela. Kontekst to jest ten. Tutaj używam asynchroniczne, żeby mi się nie zawieszała aplikacja. To jest bardzo fajna sprawa. Nie mam layoutu. To jest taka szablonowa strona, której nie mam, bo to jest pusty projekt. Generuję tu mi widoki i referencje. Dobra, nazwa controller location i zawsze na końcu jest controller. To jest standard w MVC. Naciskamy. Dobra, spoko. Stworzył mi się nowy kontroler, który dziedziczy ze standardowej klasy controller o nazwie location. Teraz, żeby domyślnie wywoływany był podczas uruchomienia strony internetowej, jak ktoś pisze nazwę domeny na przykład, to muszę wejść w taki folder app start i ustawić mapę tras.
i domyślnie to jest na home, to jest źle, powinna być lokalizacja. Parametru ID nic nie przekazuję do, nic nie będę przekazywał, więc sobie usunę te przekazywanie ze ścieżek. No i dobra, teraz tak, pokażę wam jak wygląda kontroler. Tak wygląda. Ma tutaj nawiązanie połączenia do Entity Framework, tak, i tutaj mam indeks i zwraca lokalizację. To jest akcja, która ma przypisany widok. Tak wygląda widok, tu pomiędzy, tutaj macie małpkę, to jest wstawki języka Razor, czy Razor, brzytwa, tak, czy coś w tym stylu. Tutaj tworzy mi się tam automatycznie, tam trochę po angielsku, mogę to zmienić na polski, ale chcę wam pokazać, jak to się robi orientacyjnie. Dobra, i teraz tak, już mi potworzył widoki, a przypisałem, że pierwszy kontroler się, jako pierwszy się uruchamia. To jest ten widok. No i dobra, uruchamiam. Patrzcie, co się dzieje. Widzimy, że lokalizacja index, czyli kontrolę locations i index to będzie widok. Widzimy, taka forma mi się pojawiła. Dobra, ale widzimy, ta tabelka niezbyt mi się ładnie prezentuje, więc skorzystam z jakichś darmowych stylów. Weźmy, to jest fajny styl, taka tabeleczka. Więc skopiuję go sobie, bo tu mamy taki fajny styl. No to robimy. Dodamy sobie ten styl. Weźmy jakiś folder, na przykład styl le, z dużej litery nie będzie. Dodamy do niego jakiś new item, CSS. Tak. I niech będzie się nazywało styl CSS. A sobie wkleimy. I teraz tutaj w tym opcji widoku musimy dodać do nagłówka head definicję. To ja tutaj sobie, żeby już nie szukać tego, tam nie patrzeć, style folder, tak, styl CSS. Patrzcie, co się dzieje teraz. Uruchamiam. Czyli na początku tak wyglądała tabelka, a teraz po dodaniu stylu widzicie domyślny, wygląda w ten sposób. Więc mam tu samą tabelkę tool creep, tylko jeden wygląd. Oczywiście styl mogę zmieniać, bo to są różne style na tej stronie. Jest dużo ciekawych stylów. Na przykład to coś takiego. Różni ludzie tworzą fajne sprawy, więc możecie to sobie zajrzeć na tą stronę, ja link do tej strony podam. Tak jak mówię, no chciałem wam pokazać, jak wypisać. Oczywiście tu można teraz edytować te dane, czyli o, widzicie, to taki fajny formularz się stworzył domyślnie, który też mogę zmienić. I na przykład, jeżeli jestem na tej bazie i weźmy, gdzie te person location. A tutaj są. Jeżeli pobiorę te dane, to zwróć uwagę, tool creep, tak? Mam. Teraz chciałbym to zmienić na dwójkę na przykład. Bo muszę wstawić jakąś scenę, dobra, niech będzie, że jedna dostępna. Data, niech będzie, nie wiem, 12.06.2017 rok, zapisuję. Zwróćcie uwagę, tool creep się pojawiło. Jeżeli wykonam zapytanie na bazie danych, pokazuje mi się tool creep 2. Pokazało się. Jeżeli chcę skasować, wystarczy, że skasuję, ale nie chcę kasować, bo to musiał potem cofać to wszystko. Oczywiście mogę utworzyć nowe. Mogę utworzyć, nie wiem, na przykład Andrzej. Czwarty. 05.2017 create. Zwróćcie uwagę, co na dole się pojawi. Tutaj jeszcze nie ma. Wykonuję i wstawiam mi do tabeli w bazie danych. I tabelka jest uaktualniana. Mogę teraz to skasować. Pyta mnie się, czy chcę skasować. Delete. Nie ma już tutaj. Execute. Widzimy, tu też nie ma. Więc tak, widzieliście potęgę Model View Controller przy okazji pobierania danych przy użyciu technologii Entity Framework. Jak wyglądają orientacyjnie strony HTML generowane przy użyciu wstawek Razora. Tutaj oczywiście to możecie edytować, na przykład edycja po polsku, jak chcecie, szczegóły,
artykuły, nie wiem, usuń. Co tu jeszcze mam szybko tak pokazać, żeby dzisiaj wam nie mącić? Może naciskam F5, nie wiem. Bo teraz, jeżeli tu widzicie, to wszystko jest po angielsku było. A teraz zobaczycie, edycja szczegóły usuń, więc tak prosto. A tutaj taki fajny CSS tam fajnie mi pokazuje, zamazuje resztę danych, tylko pokazuje mi tak wyostrzony widok tej, którą ja chcę korzystać. Dobra, to wszystko w tym wideo, trzymajcie się, hej!